Witam serdecznie. Dzisiejszy film poświęcony będzie kwestii nauki czystości. Trening taki należy rozpocząć już zaraz w momencie, kiedy przywozimy tak naprawdę naszego nowo nabytego szczeniaka do domu. Na początku, czyli do momentu, kiedy Wasz pies nie uzyska pełnej odporności, a więc kiedy dopóki nie zakończymy cyklu ślepień, on tak naprawdę nie może wychodzić na dwór, a co oznacza, że musi się załatwiać w domu. Są różne szkoły na temat tego, jak uczyć go załatwiać się w domu i jak ten trening czystości przeprowadzać. Ja powiem Wam o tym, jak ja to robię. Zawsze zaopatrzam się w podkłady higieniczne. Początkowo kupowałam takie podkłady specjalnie dla zwierząt i mam też kupioną kuwetę. Ale tak naprawdę nie trzeba tego robić, bo taka kuweta jest dość droga. Podkłady takie specjalnie dla psów też są drogie. Jeśli macie jednego pieska i to jest Wasz pierwszy i tak na jakiś okres ostatni piesek, to oczywiście możecie to zrobić. Ale jeśli zamierzacie za jakiś czas kupić sobie kolejnego pieska, to możecie to zrobić, ponieważ go wykorzystacie znowu. Jeśli jednak dysponujecie ograniczonymi funduszami, to tak naprawdę nie ma takiej konieczności. Można kupić podkłady takie do przywijania dzieci w sklepie z jakimiś tam artykułami dziecięcymi, czy w sklepie kosmetycznym, czy w jakimś hipermarkecie. Mnóstwo producentów takie podkłady produkuje. Tam 10 sztuk kosztuje około 12 zł i to wystarczy Wam na jakieś półtorej tygodnia używania. Taki podkład albo wkładamy do kuwety, albo przyklejamy po prostu w jakimś miejscu, gdzie piesek ma się załatwić. Pamiętajcie o tym, aby to miejsce, które sobie wyznaczycie, było tak ulokowane, aby tam ciągle się nie kręcić i tak dalej, czyli to musi być gdzieś w rogu, albo gdzieś przy łóżku, czy no nie wiem, jak tam macie ulokowane mieszkanie. Można na przykład w przedpokoju przykleić taki podkład i tam pieska zawsze zanosić, kiedy tylko będzie mu się chciało siku. Jak poznać, że mu on chce się załatwić? Szczeniak ma taką charakterystyczną cechę, że kiedy czuje jakąś tam potrzebę fizjologiczną, zaczyna szukać miejsca, gdzie by się załatwił. Czyli zaczyna nagle z głową przy ziemi węszyć i wtedy wiecie, że mu się coś chce. Wtedy szybko bierzemy go na ręce i zanosimy na ten podkład i tam go stawiamy, nie pozwalając mu z niego zejść i czekamy tak długo, aż się tam załatwi, czy tam się zasika, czy zrobi coś innego. I tą czynność za każdym razem powtarzamy. Pieska zawsze po przebudzeniu tam zanosimy, po zabawie i po jedzeniu. To są takie momenty, kiedy szczeniak tak naprawdę właściwie natychmiast oddaje jakąś tam potrzebę fizjologiczną. Kiedy ma już on, no jest u nas już 2-3 tygodnie, to tak naprawdę te momenty się wydłużają, bo on jest coraz starszy, ma coraz większy pęcherz. Kiedy już nauczycie Waszego pieska korzystać z kuwety, to tak naprawdę z tą nauką to też tak różnie jest. Bywa ta skuteczność jego rozmaita, od prawie 100% do takiej 60-70%. Nie ma się co zniechęcać, bo ten okres powiedzmy takiego załatwiania się w domu trwa około miesiąca i po tym czasie możemy już spokojnie wyprowadzać pieska na dwór i on szybko, naprawdę szybko uczy się sikać i robić kupy na dworze. Jeśli chodzi o takie małe pieski, jakimi są chihuahua, mam tutaj na myśli małe gabarytowo, a nie młode, no to są ludzie, którzy nie wyprowadzają ich tak naprawdę w ogóle na dwór. Jak ja to oceniam? Tak średnio, bo to nie są psy, które nie mogą wychodzić na dwór. Warunki atmosferyczne... Oj, Tola chce do nas przyjść. Warunki atmosferyczne rzeczywiście mogą im utrudniać załatwianie swojej potrzeby fizjologicznej, ale po to są jakieś tam ubranka, które możemy czy tam sami sobie uszyć, czy zakupić w sklepie, aby pieska ograć i go wyprowadzić na spacer. Jeśli mieszkacie w domku jednorodzinnym, to macie sprawę dość ułatwioną, bo po prostu możecie go wypuszczać na podwórko. Jeśli mieszkacie w bloku czy w jakiejś kamienicy w mieście, no to musicie niestety za każdym razem wychodzić na krótki spacerek. Aczkolwiek z drugiej strony pewnie będziecie wychodzić tam, gdzie jest dużo innych zwierząt się załatwia, czyli innych jakichś psów, więc i ten Wasz piesek będzie szybciej jakby oddawał tam swoją potrzebę fizjologiczną. Na początku takiego pieska wyprowadzamy na smyczy, bo żeby Wam nie uciekł. Później można go gdzieś tam spuszczać, jeśli macie możliwość taką, powiedzmy, takiego jakiegoś placu większego czy jakiegoś parku, jeśli takiego miejsca, gdzie nie ma zbyt dużo ludzi, jeśli mieszkacie gdzieś na jakichś peryferiach, jeśli mieszkacie w centrum miasta, to lepiej tego nie robić. No i pamiętajcie o tym, aby zawsze po Waszym się posprzątać. Jak wygląda ta nauka wyprowadzania na dwór? A więc zawsze w tych momentach kluczowych, czyli kiedy piesek wstaje, zaraz po przebudzeniu, bierzemy go szybko na dwór i wystawiamy go tam i czekamy, co zrobi. Pozwalamy mu powęszyć, on na pewno na początku będzie trochę zagubiony i to może trwać, nawet zanim pierwszy raz się wysika, będziecie może czekać 10 minut, zanim on się zdecyduje zrobić siku, ale ten moment nastąpi i zawsze go na to nagradzamy takimi jakimiś ciepłymi słowami, że dobry pies, o super, super, i go tam przytulamy, głaskamy, żeby on wiedział, że robi coś dobrego. I tak za każdym razem.
Czyli kiedy go wyprowadzacie, musicie go wyprowadzać. Aha, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Takie małe psy, czyli młode, muszą się załatwiać też często. One mają małe pęcherze i proces trawienia też u nich dość szybko następuje. Także no takie na początku cogodzinne wyjścia są konieczne. Po tygodniu czy po dwóch można ten okres co 10-15 minut wydłużać. I taki około 4-miesięczny pies, jakim jest Figo, on tak naprawdę sika w takich przerwach co 2, 2,5, 3 godziny, czasami nawet do 4 godzin potrafi wytrzymać, jakoś sam po prostu wychodzi na dwór i się nie załatwia. Także to już jest też dla mnie sygnał, żeby go tak nagminnie na dwór nie wyprowadzać, ponieważ jak będę z nim wychodzić co godzinę, to on się po prostu nam będzie bawił, a nie będzie tam sikał. Pieski takie jak chihuahua, to średnio co 3 godziny trzeba wyprowadzać. To one są już dorosłe, także tutaj też mają już te pęcherze moczowe rozwinięte w pełni, tutaj nie ma problemów żadnych z nerkami i tak dalej, także spokojnie to co te 3 godzinki możecie pieska wyprowadzać. Jeśli mieszkacie na przykład w bloku i wszyscy członkowie waszej rodziny pracują, a wychodzicie do szkoły, czy po prostu jesteście osobami pracującymi, a nie macie żadnej babci w domu, czy jakiejś osoby, która po prostu pozostaje w mieszkaniu, to tak naprawdę moment, zanim ten wasz pies się przyzwyczai do tego, że przez 8 godzin musi trzymać tą swoją potrzebę fizjologiczną, może trwać nawet około roku. Także nie denerwujcie się w tym czasie, pozostawiajcie ten podkład, aby on tam miał w razie czego miejsce awaryjne, gdzie może się załatwić, aczkolwiek on z czasem zrozumie, że tak jakby wyrobił sobie tą umiejętność trzymania moczu czy tam kupy. Ważnym jest tylko, aby przed wyjściem z domu go wyprowadzić na taki dłuższy spacer około 20 minut, żeby miał możliwość kilka razy się wysikać, zrobić sobie kupę. I tak dalej, poznaczyć sobie tam teren. Czym różni się oddawanie takie moczu z potrzeby sikania od znaczenia terenu? Otóż piesek, który znaczy teren, po prostu tak posikuje króciutko. No i tutaj siknie, tam siknie, tam siknie, ale to nie jest takie jakby wysikanie się z potrzeby fizjologicznej. Takie wysikanie się, no to jest takie dłuższe oddawanie tego strumienia moczu. Od razu to zauważycie, że on po prostu przestaje na dłuższą chwilę. No ta chwila może trwać nawet dobrych kilkanaście sekund. Na załączonych filmach, tam pokazuję Wam, jak to się odbywa w przypadku moich psów. Akurat cały dzień dzisiejszy śledziłam z kamerką i żeby pokazać Wam, jak one tam się załatwiają, czy na dworze, czy do kuwetki. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się dla Was pomocny. Aby pieska nauczyć czystości, trzeba uzbroić się po prostu w trochę cierpliwości. Idzie to dość szybko, w zależności od pojętności naszego psa i od jego wieku. Nie ma się co zniechęcać i naprawdę najgorsze, co możecie zrobić, to waszego psa bić, wkładać mu nos w te siki czy coś takiego, to będzie w nim wywoływać taką traumę. On po prostu albo zacznie ten mocz pić, czy zjadać te odchody, żeby tak jakby posprzątać po sobie. Sami możecie go tylko po prostu jakby zmusić do tego, to też nie jest dobre. Jeśli tak by się zdarzyło, no to dobrze jest po prostu albo podawać mu jakieś witaminy, które uzupełnią jakieś braki tych składników mineralnych, no i po prostu nie gonić go za szmatą, jeśli się zsika w domu. Ile zajmuje taka nauka czystości? Tak naprawdę to około tygodnia. Około tygodnia, czyli mam tutaj na myśli wyprowadzanie na dwór, w około tydzień każdy pies jest w stanie nauczyć się załatwiać na dworze. Oczywiście różnie bywa z tą skutecznością, czasami nie zdążycie go wyprowadzić na czas, czasami on wieczorem gdzieś tam zaśpi i jakby obudzi się i już od razu się wysika, nie zdążycie tego zrobić, ale zasadniczo w 80 czy 90% przypadków on będzie w stanie wyjść na dwór i się wysikać. Ważne jest, aby wzmacniać te pozytywne takie umiejętności naszego pieska. Tam jakieś smakołyczki można ze sobą zabierać, dawać mu, jak on tam zrobi to, co byście chcieli. Jeśli chcecie nauczyć psa sikać na komendę, bo też można to zrobić i to jest bardzo przydatne w takich sytuacjach, kiedy na przykład macie pilny wyjazd i chcecie, żeby wasz pies szybko się załatwił, a nie teraz się tam bawił z innymi zwierzętami, czy tam sobie węszył, to za każdym razem, kiedy sika i wychodząc na dwór, no na przykład dajecie komendę siku, albo tam siku siku, czy kupa, czy teraz, jakieś tam słowo sobie używacie i wypowiadacie tyle razy, aż on się wysika i po około miesiącu do półtora on zacznie rozumieć, że wychodzi teraz na siku i to ma być teraz czas, kiedy on sika i wracacie. To bardzo jest przydatne na przykład w czasie wycieczki, kiedy wysiadacie z samochodu, no i chcielibyście, żeby wasz pies się wysikał i jedziecie dalej, a nie teraz będziecie 15 minut spacerować na przykład, żeby on się zdecydował załatwić. Częstotliwość oddawania moczu też jest zależna od tego, jak pies dużo pije. Czyli jeśli mieszkacie na przykład w bloku, gdzie jest bardzo gorąco i pies dużo pije, bo jest mu gorąco w ciągu dnia, no to też będzie częściej się załatwiał, niż taki piesek, który żyje na przykład w domku jednorodzinnym, gdzie ta średnia temperatura jest na przykład zimą w domu, nie jest tam specjalnie na przykład ciepło. Latem oczywiście też pies częściej więcej pije i częściej może też oddawać mocz.
Bywa tak, że psy nie chcą wychodzić na dwór, bo na przykład jest brzydka pogoda. I tak jest w przypadku chihuahua, które by tak naprawdę niemalże pęcherz im pęknie, a one na dwór wyjść niespecjalnie są. Musicie po prostu wziąć na ręce, wynieść na dwór i mają się teraz załatwić. To nie pies decyduje o tym, kiedy wychodzi, tylko wy. Także nie dajcie się zmanewrować, ani zmanipulować waszym zwierzętom. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oglądania filmów na moim kanale YouTube oraz do czytania artykułów na mojej stronie internetowej. Na mojej stronie, tak, internetowej. Pozdrawiam Was serdecznie.